Panie ministrze, słyszeliśmy Gdańsk-Suwałki, trasa bardzo odległa, ale myślę, że oglądał pan Mistrzostwa Świata Siatkarzy. Myślę, że mało kto nie oglądał. Na szczęście udało się odkodować. Poprzednie mecze były trudniejsze do obejrzenia, ale to mecz, który absolutnie należało z względów patriotycznych obejrzeć. No ja myślę, że ponad 30 milionów oglądało społeczeństwa ten mecz. Bo... Wydaje się, że nie wiem ile, nie znam wyników, ale tak. Myślę, że mało kto nie oglądał tego meczu. To jest rzadki przypadek w sportach drużynowych, żeby Polska walczyła o Mistrzostwo Świata. Nieczęsto się to zdarza. Generalnie zdarza się to przy siatkówce. Jeszcze z takich sportów to piłka ręczna, gdzie jest, a i koszykówka, i piłka nożna już raczej takich emocji nam nie daje, żeby bić się o tego typu trofea. Ale jako specjalisty od zdrowia ja bym chciał, żeby pan może postawił diagnozę. Społeczeństwo wtedy jest zdrowsze, czy podupada na zdrowiu? Po takim efekcie jak wczoraj. Podejrzewam, że parę osób świętowało dość długo i trochę na zdrowiu dzisiaj może podupadać, więc ten poniedziałek nie sądzę, że byłby inaczej, że on jest bardzo wydajny w pracy. Tego bym się nie spodziewał, ale też nieco dzień zdobywa się Mistrzostwo Świata i też trzeba to zrozumieć. Natomiast zawsze sport, takie sukcesy powodują to, że więcej osób chyba samemu zaczyna coś uprawiać. Nie mówię tylko o małych dzieciakach, które potem są iść, nie wiem, śladami Małysza, Kubicy, czy teraz siatkarzy, czy wcześniej piłkarzy ręcznych. Czy Lewandowskiego, bo też mimo wszystko ta piłka jednak ciągnie, więc to na pewno jest taki efekt dodatkowy. Natomiast dobrze, byśmy się wszyscy szybciej, mocniej, bardziej ruszali, bo to nam na pewno nie zaszkodzi, a tej mody na bieganie, na sport, na siłownię, na basen jeszcze jest chyba za mało w Polsce. Ten stary slogan sport to zdrowie to jest wyświechtany slogan, ale naprawdę dbanie o siebie, profilaktyka w każdym wydaniu, czyli nie tylko badanie się raz na jakiś czas, ale też dbanie o siebie, jeśli chodzi o jedzenie, o taką dietę, która jest dość zrównoważona. Nie mówię dietę, żeby się odchudzać, tylko dietę, która jest zrównoważona, dostarcza wszystkie elementy organizmowi potrzebne. Ruch, bieganie, pływanie, spacery, to jest rzecz, która nam jest na pewno potrzebna, bo to buduje zdrowotność. Żyjemy coraz dłużej, będziemy żyli coraz dłużej. Suwałki słyną z badmintona, to mamy siatkarzy pierwszoligowych, a czy orientuje się pan, jakich mamy piłkarzy? Tu były Wigry Suwałki. No i są, to pamiętam. Poza Wigrami to innego zespołu nie kojarzę. Wigry dość to już długa historia przecież. Spotykała się z Lechią. No, bo sport to zdrowie. Dziękuję bardzo. Dziękuję.